3 minuty o resecie ludzkości. Zasłona dymna, czyli szczypawki, czyli przeludnione szpitale, czyli kolejki pod szpitalami? To fikcja. Systemowi zależało na jak najszybszym zakażeniu ludności cywilnej, jak i w późniejszym okresie ludności służbowej patogenem wielkości nano larwy pochodzenia pijawkowatej, która to w połączeniu z żyłą, której zamieszka, wewnątrz niej będzie powodować takie schorzenia jak udary, zwiększenie ciśnienia krwi, zawały, A będzie się to zwalać, że to wina szczepionek, tzw. preparatów szczepionkowych na Sorowida? Ale faktem będzie, że ludzie zaczną umierać poprzez powiększanie się tych pijawek w organizmie człowieka. Wdrożane one zostały. Przez patyczki zwane testami na COVID wdrożone one zostały za pośrednictwem maseczek, na których one się znajdowały, i wdrożone one zostały za pośrednictwem różnego typu przedmiotów medycznych codziennego użytku, jak na przykład papier toaletowy, podpaski, pieluchomajtki. Niestety, ludziom pozostało maksymalnie 7 lat, czyli do 2028 roku, co odlicza zegar Times Square. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych wykładów. Pozdrawiam.